Obudziłem się, gdy Luna ścieliła łóżko. Miała już na sobie ubrania, a jej włosy były świeżo wyszczotkowane. Odniosłem wrażenie, że próbowała wyjść z domu zanim się obudzę i nie byłem pewien, czy dlatego, że chciała pozwolić mi spać, czy dlatego, żeby nie musiała się ze mną użerać. To drugie wydawało się bardziej prawdopodobne. Gdy wstałem, natychmiast rzuciła mi surowe spojrzenie i szybko wyszła z pokoju, zostawiając jeden róg narzuty niezasłany. Nie wyjdziesz bez Allison, prawda? Zapytała jej mama. On wciąż śpi. Usłyszałem półszeptem Luny. Jej mama wtargnęła do pokoju i zobaczyła mnie siedzącego na łóżku. Luna zabierze cię na śniadanie, powiedziała, po czym odwróciła się w stronę korytarza. Prawda, Luna? Założyłem buty i wybiegłem z domu. Luna opierała się o ścianę, a jej palce bezmyślnie szarpały skóry jej ramienia. Gdy tylko mnie zobaczyła, natychmiast się odwróciła i zaczęła iść. Poszedłem za nią, trzymając się kilka kroków z tyłu, aby dać jej przestrzeń. Hala z jedzeniem była w zasadzie wielkim namiotem wykonanym z wojskowych zielonych plandek, powiązanych razem, tworząc jeden gigantyczny dach, podtrzymywany przez zardzewiałe wsporniki, a na jego końcu znajdowała się chata, która działała jako kuchnia. Gdy dostaliśmy śniadanie, które składało się z oderwanego kawałka chleba i miski szarego kleiku dla każdego, Luna odprowadziła mnie do pobliskich skał, gdzie usiedliśmy, aby zjeść. Od dawna nie czułem głodu, ale gdy tylko wziąłem do ust pierwszy kęs chleba, nie mogłem przestać jeść. Luna milczała, więc chyba dobrze jej służyło, że ledwo mogłem złapać oddech między kęsami, nie mówiąc już o próbie nawiązania rozmowy. Wszystko się rozmyło, a jedyne, o czym mogłem myśleć, co mogłem czuć i robić, to jeść. Kleik był dokładnie taki sam jak w domu. Monotonny, lepki i lekko słony. Ale równie dobrze mógłby to być świąteczny gulasz z soczystym mięsem, miękką marchewką i czarnym pieprzem. Kiedy jesteś wystarczająco głodny, wszystko smakuje jak niebo. Po skończeniu posiłku, a mógłbym zjeść dwa razy więcej niż zjadłem, mój nastrój nieco się poprawił. Moje ręce i nogi nabrały nowych pokładów energii i wreszcie było na co czekać, na kolejny posiłek. Byłem tak podbudowany, że postanowiłem zawrócić głowę Lunie. To miejsce jest trochę jak mój dom. Cóż, właściwie dokładnie takie samo. Luna odwróciła się do mnie z wściekłością w oczach. Wciąż jadła i z ustami pełnymi kleiku powiedziała: zamknij się. Część kleiku wyleciała i rozprysła się na skałach, co wyglądało zabawnie, ale ja się nie zaśmiałem. Przełknęła gwałtownie, zmuszając usta do opróżnienia zawartości. Prawie szeptem powiedziała: nie możesz o tym rozmawiać. Dlaczego nie? Żadne z pozostałych dzieci nie wie. O twoim domu, to znaczy. I nie mogą wiedzieć. Ale ty wiesz. No, oczywiście. Ale skąd? Westchnęła i położyła miskę na kolanach. John ogłosił, że jesteś przybranym dzieckiem. Zostałeś uratowany ze świata zewnętrznego i musimy zapewnić ci bezpieczeństwo. Jesteś jak ranny szczeniak, którego trzeba uratować. I ty w to nie wierzysz. Chcesz wiedzieć, czy pozwolisz mi skończyć. Przepraszam. Dobrze, powiedziała ponownie wzdychając. Potem John przyszedł do naszego domu i powiedział mi, że musimy się tobą zaopiekować. Powiedział, że pochodzisz z innego miejsca i że ufa mi na tyle, by mi o tym powiedzieć i trzymać cię w ryzach. Zasadniczo powiedział, że muszę powstrzymać cię od gadania o swoim domu i wszelkich innych obłąkanych szaleństwach, które możesz mieć, i nadzorować, abyś nie próbował przeskoczyć ogrodzenia. Myślę, że moi rodzice już to wszystko wiedzieli, ponieważ przekazał to tylko mnie. Wiem, że nie jest tak, jak mówi John i reszta starszyzny. Nie jestem głupia, chociaż John pewnie za taką mnie uważa. Nie mówię zbyt wiele i to chyba czyni mnie głupią, w każdym razie według niego. Następnie kontynuowała jedzenie, co uznałem za znak, że nie powinienem jej przerywać. I powiedziałaś, że to zrobisz? Po kolejnym dużym przełknięciu powiedziała. Ze względu na to, że powiedział, że skrzywdzi moją mamę, jeśli tego nie zrobię, to tak. Przepraszam.
Nie odpowiedziała. Siedzieliśmy w milczeniu, dopóki nie skończyła śniadania. Po zabraniu talerzy z powrotem do hali z jedzeniem, zaczęliśmy iść z powrotem do jej domu. A kiedy nie było nikogo innego w zasięgu słuchu, powiedziałem: wiesz, że można się stąd wydostać. Wiem. To dlaczego tego nie zrobiłaś? Nie mogę zostawić tu mamy. Dlaczego nie możesz zabrać jej ze sobą? Frustracja Luny w końcu wzięła górę. Tupnęła przede mną, zmuszając mnie do zatrzymania się i spojrzenia jej w oczy. Jak to dla ciebie się skończyło, Mondralo? Gdzie twoja mama? A co z twoim tatą? Dlaczego wróciłeś do miejsca takiego jak to, z którego dopiero co uciekłeś, skoro to takie kurwa łatwe? Z tymi słowami odeszła, a ja nie poszedłem za nią. Wróciłem, by usiąść na skałach. Poza domem Luny było to jedyne znajome miejsce w tym nowym miejscu. Nie odważyłem się, ani nie chciałem rozmawiać z nikim innym. A poza tym wszyscy wydawali się na mnie dziwnie patrzeć. Jakbym był chory albo coś. Nie wiedziałem, co zrobić, więc po prostu siedziałem i gapiłem się na nic. Czekałem na lunch. Później wróciła Luna. Usiadła obok mnie i dołączyła do mojego gapienia się. Na co się gapisz? Zapytała. Na nic szczególnego. Chyba czekam na lunch. Dzisiaj będzie chyba fasola i ciasto marchewkowe. To ciastko naprawdę mi smakuje. Nadal cicho się gapiłem. Spieprzyłeś swoją ucieczkę, czy co? Zapytała, podnosząc mały kamień i przerzucając go z jednej ręki do drugiej. Tak jakby. To długa historia, ale tak, złapali mnie. Kiedy mnie tu przywieźli, John powiedział, że potrzebuje mnie do pilnowania innych dzieciaków, żeby nie próbowały uciec. A ja mam pilnować ciebie, żebyś ty nie uciekł? John to skurwiel. Głupi skurwiel, ale nadal skurwiel. Zaśmiałem się. Luna milczała przez chwilę, podrzucając kamień coraz wyżej i wyżej. Słuchaj, przepraszam. To znaczy za wcześniej. Chyba myślałam, że jesteś z Johnem i starszyzną. Prawda jest taka, że chce się wydostać. Rzuciła kamień w dal i odwróciła się do mnie. Jesteś pierwszą osobą, której to powiedziałam. Po prostu nie mogę uciec bez mamy. Ojciec? Jasne, jebać go. Jest taki jak John. Właściwie to chcę być taki jak on, jeden ze starszych. Ale moja mama nie zrobiła nic złego. Czasami jest trochę surowa, ale zawsze się mną opiekowała. Słuchała mnie, wiesz? Dlaczego nie powiedziałaś jej, że chcesz się wydostać? Ja nie wiem. Chyba boję się, że nie będzie chciała, a wtedy może stać się coś złego. Mi albo jej. Cóż, mogę spróbować ci pomóc. Pomóc waszej dwójce. W jaki sposób? Coś wymyślę. Już raz to zrobiłem, pamiętasz? A co z twoimi rodzicami? Czy oni też uciekli? Słowo rodzice wywołało bolesne ukłucie w moim wnętrzu. Czy nadal mam rodziców? Czy przestają nimi być, jeśli umrą? Czy mogę o tym decydować? Czy mogę wymazać ich z pamięci jako rodziców, jeśli tak zadecyduję? Nie, oni nigdy nie uciekli. Bardzo mi przykro, powiedziała Luna. W końcu nadszedł lunch. Ciasto marchewkowe smakowało o wiele bardziej słodko. Myślę, że mogło to mieć coś wspólnego z glebą lub wodą. Może tutaj była inna. Niszczące, wywołane jedzeniem spełnienie, którego doświadczyłem podczas śniadania, nie powróciło, ale przynajmniej mogłem zjeść więcej. To mnie uspokoiło i pozwoliło mi myśleć. Tego wieczoru Luna powiedziała mi nawet dobranoc. Cieszyłem się, że jestem po jej stronie. Gdy wszyscy w domu zasnęli, wymknąłem się z łóżka, niosąc buty i wyszedłem na palcach na zewnątrz. Gdy już miałem buty na nogach, skierowałem się do najbliższej części ogrodzenia i zacząłem szukać zerwanych drutów oraz innych słabych punktów. Przyszło mi do głowy, że te podglądające ptaki, które pokazał mi starszy Alston, transmisje na żywo, jak je nazwał, mogą być również w pobliżu, ale miałem nadzieję, że osłona ciemności wystarczy, aby utrzymać mnie poza ich zasięgiem. A może i tak nikt mnie nie obserwował. Znalazłem fragment ogrodzenia, który był luźniejszy niż reszta.
Wbiłem paty, który znalazłem na ziemi, między druty i przekręciłem go. Przechodząc przez każdą dziurkę w kształcie rombu, aż drut zaczął się rozchodzić. Siedziałem tam przez chwilę, starając się być tak cicho jak tylko mogłem, aż otworzyłem sporą dziurę na dole ogrodzenia. Była ledwo wystarczająco duża, abym ja i Luna się przez nią zmieścił, ale gdybyśmy chcieli, aby jej mama poszła z nami, musiałbym wrócić i ją poszerzyć. Ręce zaczęły mnie boleć od tego całego skręcania, a praca z ogrodzeniem stała się coraz trudniejsza. Postanowiłem to zostawić i wrócić następnej nocy. Wtedy powinno być gotowe. Zakradłem się z powrotem do domu i zdjąłem buty, zanim wspiąłem się po schodach do frontowych drzwi. Gdy je otworzyłem, w środku nie było ciemno, tak jak wtedy, gdy wychodziłem. Zamiast tego, w migoczącym świetle lampy naftowej stał starszy John. "Wejdź, Allison", powiedział gestem. Zamknął za mną drzwi i zaprowadził do sypialni Luny. Między naszymi łóżkami stała Luna, wtulona między rodziców. Płakała, patrząc na ziemię. John popchnął mnie, abym stanął obok Luny, podczas gdy jej rodzice wycofali się obok Johna, blokując drzwi. Ojciec Luny wpatrywał się w nas, przypominając mi o wściekłości, którą mój ojciec emanował wcześniej. Mój żołądek znów się skręcił. Jej mama wyglądała na przygnębioną i zdawała się patrzeć na Johna, szukając wskazówek, jak się zachować. Jak podejść do tej sytuacji we właściwy sposób? Luna wszystko mi powiedziała. Myślałem, że doszliśmy do porozumienia, powiedział John. Jego wzrok skupił się na mnie. Naprawdę myślałeś, że możesz to powtórzyć, że się nie dowiemy. Myślałeś, miałeś nadzieję, że jesteś mądrym dzieciakiem. To była moja wina, powiedziała Luna. Jej głos pojawił się w krótkich seriach między nieregularnymi, szlochającymi odgłosami. Powinnam była mieć na niego oko, tak jak powiedziałeś, starszy John. John zadrwił. Jestem rozczarowany wami obojgiem. Bardzo mnie zawiedliście. Nie jestem zwolennikiem kar cielesnych, ale muszę was jakoś nauczyć. Musicie nauczyć się, że kłamstwo, ucieczka i opuszczanie innych nie jest prawdziwą miłością. To najdalsza od niej rzecz. I nie tego chce od nas jedyny prawdziwy Bóg, rozumiecie? Przytaknęliśmy. Dobrze, ale myślę, że trzeba wam przypomnieć o waszych działaniach przeciwko prawdziwej miłości, przeciwko nam. Fred? Tata Luny wystąpił naprzód, a w jego dłoni znajdował się sznur związany tak, by przypominał o broże. Założył go na szyję Luny i zacisnął, aż jej oddech stał się świszczący. Połóż głowę pod łóżkiem, powiedział. Luna zaszlochała i spojrzała ojcu w oczy. Nic nie powiedziała, ale jej ręce zaczynały drżeć. Teraz. Luna podskoczyła z przerażenia jak sarna i szybko, chwiejnie, położyła się na podłodze na brzuchu i czołgała się, aż jej głowa znalazła się pod ramą łóżka. Fred położył koniec obroży na moje ręce, jakby to była smycz. Następnie podniósł mnie i posadził na łóżku Luny. Był silny, a jego ręce ściskały mnie tak mocno, że moja skóra była wykręcona. Słyszałem stłumione szlochy Luny. A teraz pociągnij najmocniej jak potrafisz, powiedział John. Udając całą moją siłę, pociągnąłem linę na tyle mocno, że głowa Luny lekko uderzyła o twardą drewnianą krawędź ramy łóżka. Daj spokój, Allison. Sposób, w jaki rozkręcałeś to ogrodzenie, wiem, że jesteś silniejszy. Pociągnij jeszcze raz. I pociągnąłem. Nieco mocniej. Głowa Luny wydała nieprzyjemny dźwięk, gdy uderzyła o łóżko, a potem nieprzyjemny, miękki dźwięk, gdy opadła z powrotem. Jeszcze raz. Mocniej. I zrobiłem to jeszcze raz. Mocniej. Luna krzyknęła i próbowała zakryć głowę rękoma, ale Fred szybko wskoczył i odciągnął je do tyłu, kładąc stopy na każdej ręce, aby nie mogła nimi poruszać. Jeszcze raz. Pociągnąłem tak mocno, jak tylko mogłem, mając nadzieję, że to po prostu powali Lunę i będziemy mogli z tym skończyć. Chciałem krzyczeć, że mi przykro, ale wiedziałem, że to tylko podsyciłoby sadyzm Johna.
Głowa Luny uderzała o łóżko tak mocno, że poczułem, jak wibruje, po czym niemal natychmiast rozległ się chrapliwy, mokry dźwięk, gdy jej głowa opadała z powrotem na podłogę. Potem nie mogłem już tego robić. Wszystko w moim ciele chciało skręcić się w sobie i wolałbym zająć miejsce Luny i zostać zmiażdżonym na miazgę, zamiast zrobić to ponownie. Puściłem smycz i spodziewałem się, że zostanę za to ukarany. Fred puścił ręce Luny. Nie poruszyła nimi, ani głową. Po prostu leżała, a ja byłem pewien, że ją zabiłem i że będę następny. Fred wyciągnął jej wiotkie ciało i przewrócił ją. Jej twarz pokryta była krwią, a pod skórą już zaczynały pojawiać się siniaki. Mama Luny pospieszyła po wodę i ochlapała jej twarz. Zaczęła kaszleć i powoli otworzyła oczy do połowy. Była żywa. Spojrzałem na Johna. Uśmiechał się, wpatrując się w Lunę, oczarowany widokiem jej zmasakrowanej twarzy. Jakby został przywołany do rzeczywistości przez niewidzialny, bezdźwięczny dzwonek, jego podbródek uniósł się i spojrzał na mnie ze zdziwieniem w oczach, jakby właśnie obudził się z naprawdę miłego snu. Pamiętajcie, kocham was oboje. Powiedział, a jego oczy rozszerzyły się podekscytowane. John skinął głową Fredowi. Był to regulaminowy znak aprobaty między mężczyznami, a następnie wyszedł z budynku. Jakby nie mógł już dłużej powstrzymywać swojej postawy spokojnego, pełnego szacunku starszego. Wyglądał, jakby miał zaraz zacząć śpiewać. Gdy usiadłem na łóżku, mama Luny przyszła ze szmatką i wodą. Zaczęła czyścić twarz Luny, szepcząc do niej. Wkrótce zebrała stertę zakrwawionych szmat spod łóżka i w końcu pomogła Lunie usiąść na nim. Jej twarz była poharatana i purpurowa, a nawet po tych wszystkich szmatach na jej czole wciąż widniała rana, z której krew spływała do oczu. Próbowałem na nią spojrzeć, żeby jakoś zasygnalizować, że jest mi przykro, że nie zasługuję na jej przebaczenie, ale nie patrzyła na mnie. Po prostu wpatrywała się w ziemię z wiotką ręką obok siebie. I właśnie na to zasłużyłem. Mama obwinęła jej głowę szmatką, by zakryć krwawiącą ranę. Przyniosła jej trochę wody do picia, a ona krzywiła się przy każdym łyku. Gdy Luna została oczyszczona, położyła ją na boku i zaczęła sprzątać szmatki z podłogi, używając niektórych do zasysania kałuży krwi spod łóżka. Gdy skończyła, usiadła obok Luny i delikatnie pogłaskała ją po ramieniu. Jej twarz była boleśnie pozbawiona emocji, ale widziałem łzy spływające po jej policzkach. Luna wkrótce zamknęła oczy, a jej mama wyszła, nawet na mnie nie patrząc, zamykając za sobą drzwi. Następująca potem cisza była nie do zniesienia. Chciałem krzyczeć. Leżeliśmy na łóżkach przez dłuższą chwilę. Słuchając jej oddechu, wiedziałem, że Luna nie śpi. Po prostu leżała, a ja nie odważyłem się powiedzieć ani słowa. Ja też nie mogłem zasnąć. Nie czułem, że zasługuję na odpoczynek. Alison? Luna powiedziała zachrypniętym głosem, wybudzając mnie z mojego wyczerpującego transu. Jej głos był spokojny, ale w jakiś sposób złamany. Tak? Chodź tutaj. Usiadłem na łóżku obok niej, tak jak jej mama. Cokolwiek zamierzała powiedzieć, zasługiwałem na to. Mogła, a nawet powinna, przekląć mnie na śmierć i życie. Byłem gotów ukraść smycz Freda i zmusić Lunę do ukarania mnie. Ale wtedy stało się coś zupełnie nieznanego i nieoczekiwanego. Chwyciła mnie za rękę. Była zbyt zmęczona, by ją trzymać mocno, ale czułem, że próbowała. Odwzajemniłem uścisk i zacząłem płakać. Nie powiedziałam Johnowi, wyszeptała. Wiem o tym. Naprawdę przepraszam. Otarłem łzy z twarzy i powiedziałem. Nie, nie musisz przepraszać. To ja przepraszam. To wszystko moja wina. Nie powinienem był wychodzić. To było głupie z mojej strony. Tak cholernie głupie. W porządku, powiedziała Luna. Co innego mogłeś zrobić? Ukarałby nas jeszcze bardziej, gdybyś nie zrobił tego, co przewidział. Delikatnie pogłaskałem jej dłoń kciukiem. Mój ojciec jest kutasem.
Nie mogłem powstrzymać się od wybuchnięcia śmiechem, który szybko stłumiłem pięścią w ustach. Wszystko było takie poważne. Życie i śmierć, a tu ta zakrwawiona i zmasakrowana dziewczyna powiedziała, że jej ojciec jest kutasem. To było takie łagodne słowo, takie właściwe, ale zupełnie nie oddające prawdziwego zła, które nas otaczało. Chyba nie wypadało się śmiać, ale Luna szybko się przyłączyła. Wahała się między chichotem a mówieniem ała, bo poruszanie jakimkolwiek mięśniem twarzy sprawiało jej ból. Ale śmialiśmy się razem, a jej dłoń była ciepła, więc ścisnąłem ją mocniej, podobnie jak ona. Kiedy nasz śmiech ucichł, powiedziałem: mój tata też był kutasem. Luna zaśmiała się przez nos, unikając używania mięśni twarzy i zapytała: co się z nim stało? Umarł. To dobrze. Tak, to dobrze. Luna przysunęła się do skraju małego łóżka i przyciągnęła mnie do siebie. Objęła mnie ramieniem i czułem, jak jej oddech synchronizuje się z moim, gdy tak leżeliśmy wtuleni w siebie. W pewnym momencie zacząłem zasypiać i nie chciałem już umierać. Jutro nie było już puste. Było śniadanie, a potem była Luna. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz creepypasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie, lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.